Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Detektyw Prawdy TV. Chciałem was zapytać, jak tam? Zadowoleni jesteście z wyników wyborów do Europarlamentu? No bo ja tak średnio. Owszem, 12% dla Konfederacji jest to jakaś tam dobra wiadomość. Natomiast 37% dla partii zwanej, czy tam koalicji, zwanej Koalicją Obywatelską, czyli dla Platformy Obywatelskiej generalnie, bo ona tam rozdaje karty. I 36% dla Prawa i Sprawiedliwości pokazują, że Polacy za mało dostali batów jeszcze podczas pandemii i za mało pieniędzy zostało wysłanych Ukrainie. Powinny być jeszcze większe podwyżki podatków i powinna być ogłoszona następna pandemia, bo to 60, obliczmy 60, 73% zyskały partie właśnie pro-plandemiczne, pro-wojenne. Generalnie partie, które poddają się USRL-owi, które poddają się Ameryce, Bidenowi. I tak to wygląda. Jest to jedna wielka tragedia, nie daje nadziei na zmianę mentalności, na zmianę systemu wartości, a więc no cóż, musi przyjść coś gorszego chyba. I to drgnięcie w poparciu dla Konfederacji wskazuje na to, że część coś tam zatrybiła, coś zakumała, coś się tam im włączyło gdzieś i w końcu zagłosowali na mniejsze zło, na partię prowolnościową, ale zdecydowana większość Polaków musi dostać jeszcze większe baty, żeby zmienić sposób myślenia. Bo ta pandemia, dźgania, nagłe zgony, te wszystkie ograniczenia, maski, dystans, to było za mało. Zdecydowanie za mało. No ale czas, jak zwykle, wszystko pokaże. Powiem wam, że ja wczoraj zastanawiałem się, dlaczego pupilek papieża i wychowanek jezuitów Macron w dniu swojej porażki zapowiedział przedwczesne wybory. Tak, Macron ogłosił przedwczesne wybory, które mają się zacząć. Pierwsza tura ma być chyba bodajże 30 czerwca. Te daty są ważne. Słuchajcie, te daty są ważne. Póki co ja próbuję dokonać jakiejś tam analizy, jak to może wyglądać, ale te daty są dosyć istotne w tym wszystkim i zapewne w ciągu gdzieś mniej więcej miesiąca do dwóch wszystko się wyjaśni. Dlaczego tak to się toczy, a nie inaczej? No więc po przeczytaniu informacji z portalu The Sun wydaje mi się, że już wiem, jaki ma plan Macron i jak to się wszystko może właśnie potoczyć. Spójrzmy. Przewinę. O, właśnie, tak, może. No, niech będzie odtąd, tak. Otóż, stworzona przez CIA, według mojej wiedzy oczywiście, islamska grupa terrorystyczna nazywana ISIS rozpowszechnia we Francji zatrważający, przynajmniej dla Francuzów póki co, plakat mrożący krew w żyłach, na którym islamska grupa terrorystyczna ISIS zagroziła atakami na nadchodzące Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. I popatrzcie, zerknijcie okiem na ten plakat. Wydaje mi się, że to jest oryginalny plakat. Ja spróbuję go jakoś tutaj rozszerzyć, żebyście mieli pełny pogląd. Tak to mniej więcej wygląda. Uciąłem tylko jakąś tam, jakieś tam logo. Okej. No właśnie, mamy tutaj wieżę Eiffla, drona, ktoś steruje dronem, ciemne niebo, nie wiadomo od czego, tutaj częściowo jasne, tutaj jakby taki spowite dymem, prawda?
No więc nie wygląda to zbyt fajnie. I ciekawostką jest to, że zaledwie kilka dni temu francuscy policjanci antyterrorystyczni udaremnili spisek inspirowanego islamizmem człowieka, który planował podczas Igrzysk Olimpijskich dokonania jakiegoś tam aktu. Natomiast plakat rozpowszechniany przez kanały mediów społecznościowych, przez media społecznościowe powiązane z ISIS zawierał podpis Olimpiada Samotnych Wilków rozpoczęła działanie zgodnie z wolą Malacha. Plakat sugeruje, że w trakcie nadchodzących igrzysk mogą nastąpić próby przeprowadzenia w Paryżu ataków terrorystycznych w stylu Samotnego Wilka. Czyli ja to rozumiem, że jakiegoś tam jakby takiego kamikadze chyba. No i teraz tak, co ciekawe, również no dzisiaj, bo to te wszystkie informacje jakby koncentrują się wokół ostatnich dni, co ciekawe, ja dzisiaj na moim blogu Detektyw Prawdy opublikowałem informacje z filmami, na których widać jak pewien imigrant, przesiedleniec tutaj skacze po samochodzie. Popatrzcie, do jakich scen dochodzi już również w Polsce. Ej, kurde! Wolda to, bo on skacze niszczy samochód. Zobacz, on samochodem robi. Ludzie! Boże kochane, no patrzcie, co ten debil robi. Jej, kurde! Dobra. Czy on samochody poniszczy? Mówiłam, że... Trzeba dzwonić. Bo on teraz ten, nie wiadomo, co będzie następny. Nie wiadomo, który następny, no. Ale to zobaczcie, po twoim jest skacze. Dajcie, ale cały dach dziś przychodzi tutaj. Co oni robią? Po szybie, po szybie, po... Idzie... Ja cię... No właśnie, także... Tak wyglądający, ja nie mogę go opisać, bo... To będzie jakiś tam, no nie powiem nawet tego słowa, za co byłbym oceniony. Natomiast, no tak wyglądający, jak wyglądający człowiek. Ja jeszcze może dokonam tutaj powiększenia tego i wrócę na chwilkę. Żebyście widzieli, jak ten człowiek kochane, wygląda. Kochane, no co ten debil robi. Mówiłam, że... Trzeba dzwonić. Twoim jest kapel. Dajcie, cały dach... Po szybie, po szybie, po... Idzie... No właśnie, no i to nam wystarczy prawie. Widzieliście już, jak skakał po samochodzie, a teraz zobaczcie go w kolejnej akcji. Próbował dostać się do auta. Teraz blokuje auto, nie da przejechać, klepie maskę. No bardzo ciekawa scena, kształcąca. Myślę, że ci ludzie, jeżeli byli do tej pory wyborcami PO, przynajmniej tych kilku, zmieni zdanie. No i te wygłupy, to zastraszanie, to nie wszystko. Popatrzcie teraz. Myk. Zaczepił agresywnie człowieka jadącego na hulajnodze. I dopiero musiał go przegonić jakiś tam człowiek z kijem. I teraz ucieka. Widzieliście, jak wygląda. I to tyle w tej kwestii. To zachowanie wpisuje się jakby w informacje z Francji, prawda? Tak jakby świat islamu został zagrzany do walki, w której odniosą zwycięstwo. Być może ten akt niespotykanego chuligaństwa w Polsce jest przypadkowy, ale wróćmy jeszcze do Macrona zapowiadającego przedwczesne wybory. Czy nie jest to dziwne, że ten syjonista i fan LGBT po spodziewanej utracie zaufania zapowiada przedwczesne wybory tuż przed
rzekomym atakiem, który ma nastąpić najprawdopodobniej, chociaż niekoniecznie, podczas olimpiady. Olimpiada, z tego co wiem, rozpocznie się 26, natomiast wybory 30 czerwca. Istnieje taka teoria, która mówi o tym, że Macron chce dopuścić Le Pen do władzy i no, pytanie dlaczego. Wydaje mi się, że po to, ażeby pokazać nieudolność prawicowego rządu i to, jak wznieca może jakiś tam rasizm. To tylko są takie moje gdybania. Jak się to wszystko dalej potoczy, zobaczymy. Także, no i w sumie też no, zastanawiam się tak, czy nie podniosłoby to jego notowań. Wydaje mi się, że tak. I ciężko jest przewidzieć, co się stanie. Natomiast ten hazarski teatr ma dobrze wyreżysowany spektakl i nam się będzie tylko wydawać, czy znaczy może nam nie tym świadomym, ale reszcie świata będzie się wydawać, że to wszystko jest spontaniczne, ale nic tutaj nie ma spontanicznego. Odkąd powstało ONZ, czyli jeden wielki hazarski rząd, gdzie na zewnątrz pokazują, że się dzielą, nic nie ma spontanicznego. I jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek aktu terroru, to będzie oznaczało, że po raz kolejny, zresztą nie po raz pierwszy, że nie zawahają się poświęcić ludzi, życia ludzkiego, żeby uzasadnić wprowadzenie jakiegoś reżimu. No i stworzyli sobie wroga, żeby móc realizować dialektykę hegelowską. Ale kto sprowadził do chrześcijańskiej Europy islam, jak nie hazarscy kolesie Macrona? Hazarscy i jezuiccy, tak? Na jedno wychodzi, to są dwie strony tej samej monety. Przecież to oni sprowadzili tych ludzi. I Tusk teraz przed wyborami obiecywał, że nie będzie sprowadzał imigrantów, ale w tym momencie, kiedy ma tę pełnię władzy, ma większość w Europarlamencie, ma dobre wyniki w wyborach samorządowych, ma swój rząd, będą mogli w końcu pokazać, że myślą troszeczkę inaczej niż obiecywali i oczywiście to będą czynniki zewnętrzne, pojawią się i będą tłumaczyli społeczeństwu, że oni musieli to zrobić, że nie było innego wyjścia. Będą jakieś wyreżyserowane scenki. Wydaje mi się, że w ciągu miesiąca może mieć miejsce wielkie show. I to nie tylko we Francji. Popatrzcie na tę mapkę z The Sun. Ona mnie zaintrygowała tutaj. No właśnie, to jest mniej więcej tak. Jeszcze może... No dobrze, tam gdzie jest Hiszpania, wszyscy wiedzą. Także wydaje mi się, że w ciągu miesiąca może być wielkie show. Ta mapka pokazuje wzrost terroru w Europie, ale czy nie będzie to tak, że zarazem równolegle w lipcu NATO wejdzie w otwarty konflikt z Rosją? No cóż, no poczekamy, zobaczymy. Swoją drogą Igrzyska Olimpijskie są bezbożnym widowiskiem, gdzie rządzi duch rywalizacji. A co mówi Biblia o rywalizacji? Ja wam przeczytam taki cytat z Marka, no znowu deszcz, codziennie prawie dostajemy alerty. No, mamy wierzyć, że to zmiany klimatu. Słuchajcie, przeczytam wam cytat z Marka 9. Tak przyszli do Kafarnaum, gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli w drodze, bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto jest z nich największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Rywalizacja polega właśnie na tym, że ktoś chce być pierwszy. A Pan Jezus powiedział, że kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim. Mówił też o usługiwaniu. Tak to wygląda w świetle Słowa Bożego. Igrzyska Olimpijskie organizowano na cześć Zeusa, który jest uosobieniem szatana.
A kiedy Hebrajczycy przykładali dużą wagę do posłuszeństwa wobec Boga, zdobywaniu mądrości Bożej, nie mylić z inteligencją, pogańscy starożytni Grecy, będący potomkami Kananejczyków, przywiązywali dużą wagę do sprawności fizycznej oraz do filozofii. Słuchajcie, nadchodzą ciężkie czasy i chyba nie jestem w tym jakimś tam nowatorski, w tym co mówię. Nadchodzą ciężkie czasy, podczas których sprawność fizyczna i inteligencja na niewiele się przydadzą. Wystarczy popatrzeć na elektorat PO. Są to głównie sportowcy, artyści i intelektualiści lewicowi oraz jacyś tam przedsiębiorcy korporacyjni i trochę mniejsi. Także tylko z mądrością Słowa Bożego będziemy mogli przejść przez te czasy bez depresji, rozpaczy. Natomiast to, czy coś się wydarzy podczas igrzysk, czy nie, tego nie wiemy i nie możemy mieć żadnych gwarancji. Natomiast świat idzie ku upadkowi. Coraz więcej polskiej młodzieży zmienia swoją tożsamość, a jaką to wiecie dobrze. Szykowana jest kolejna pandemia i prawdopodobnie wojna. W tle tego wszystkiego zielony nieład. A więc będzie się działo. Dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.